nie jesteśmy tutaj erotyczne. Mamy w oczach odwagę, determinację. Nie jesteśmy nagie, na plaży widać więcej nagości. I to jest bardzo katolicki plakat, bo według Tomasza Świętego z Akwinu człowiek to dusza i ciało. My jesteśmy duszą i ciałem za tym, o co walczymy. Partia tworząca się, i zwłaszcza partia kobiet, jeżeli rzucimy temat aborcja, nas nie będzie. Bo jedne panie uważają tak, inne inaczej, a tak naprawdę w Polsce problemy kobiet sprowadza się do, w cudzysłowie, brzucha. Że tylko tym kobiety się zajmują. My chciałyśmy pokazać, w ogóle nie patrzył na nasz program, gdybyś mówiła o aborcji, byłaby tylko aborcja. My chcemy pokazać, że mamy program, mamy pomysły na rozwiązanie sytuacji kobiet. Natomiast w samej partii są panie pro i anty. I dopiero się tworzymy. Trochę niepoważny pomysł, ale jest demokracja. Bardzo dobrze, że kobiety w ten sposób się zmobilizowały i chcą być aktywne. Tylko ten plakat, tego obnażania, pokazanie swojego ciała, jakby dawanie tego ciała, ja uważam, że to jest bezsensowne. I jak wskazują wyniki sondaży, nie znamy wyników wyborów, ale te wyniki sondaży wskazują na to, że społeczeństwo nie lubi takich akcji, nie popierają partii kobiet na tyle, żeby mogły wejść do Sejmu. Więcej 2-3 lata, więc ja tutaj nie byłam wyjątkiem, a byłam już tym tak zmęczona. Partia kobiet, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne kobiet, się wypowiada bardzo oględnie. To jest niedobrze moim zdaniem. Ja jestem oczywiście po stronie kobiet, które chcą zacząć działać, sekunduję, ale myślę, że i tak, takie ruchy, takie grupy, takie partie czeka jeszcze droga pewna do przebycia, zanim będą rzeczywiście rządzić. To jest o tyle dobre, bo no wiadomo, w rządzie jest niewiele kobiet i warto, żeby tam dołączyły się do tej dyskusji, bo myślę, że mężczyźni jednak do aborcji podchodzą bardziej obojętnie, bo to nie jest sprawa, która jakby bezpośrednio ich dotyczy. No. To nie ma sensu. Polityka jest zdecydowanie dla mężczyzn. To zdecydowanie nie mogę na to dać przyzwolenia.